Aha, a i tak cię nie było przez 2 tygodnie. I co tam robiłaś przez te 2 tygodnie? Też relaksowałeś się? Nie, nie, to byłam w pracy, bo ja jestem pilotem wycieczek, także intensywny czas taki wyjazdu do Włoch, kierowania grupą i wróciłam właśnie w czwartek. No i można powiedzieć, że przyjechałam nad morze, żeby odpocząć po tej wyprawie. Aha. Były ciężkie przeboje na tej wyprawie. Tak. No tak to bywa na tego typu wycieczkach, bo to połączone z imprezami, z jakimiś tam tego. No. No i czasem wypadki się zdarzają, więc też no, trzeba zachować spokój, opanowanie, działać. Dobrze. Więc tak, proszę pani, ty masz jakiś plan, to znaczy mówisz o tych kronikach Akaszy i tak dalej, ale czy ze swojej strony masz jakieś pragnienia, pragniesz coś ewentualnie zacząć w tej materii, czy nie? Myślę, że możemy wspólnie przejść do wyższych wymiarów energetycznych na początek, rozgościć się tam. No więc proszę, nabierz tych swoich umiejętności i możliwości, bo ja nie wiem, czy mam ci w jakiś sposób pomagać, czy nie, czy sama to pozałatwiasz. Idź wyżej, wyższe wibracje, wyższe półki tych kronik Akaszy, bo jak ci kiedyś na pewno już wspominałem, że to jest różne poziomy. Czym wyższy poziom, czyli można uzyskać głębsze, wartościowsze materiały. No więc wchodź. Twoja dusza cię gdzieś tam zaprowadzi. Apollo czy Apolon cię tam gdzieś podciągnie maksymalnie wysoko, jak to jest dzisiaj możliwe. Tak, jestem gotowa. Możemy zaczynać. Okej, to teraz opisz mi miejsce, w którym się znalazłaś. Co widzisz, co czujesz? Kto jest z tobą? Widzę pulsującą energię, Tak. która przypomina mi źrenicę oka, właściwie tęczówkę. W takim wielkim powiększeniu i zmieniające się, wibrujące kolory i energię, czyli jestem w takim oku, które widzi teraz. Okej, czy to jest oko jakiejś istoty, która ci tak jakby pomaga? Jest to jakaś energia personalna? Czy jak to? Energia wyższa, duchowa, ale nie czuję tutaj, żeby ona była jakaś personalna. Znaczy, czujesz obecność, choćby dyskretną, może z daleka, jakiejś istoty, która tak jakby obserwuje ciebie w tym stanie i w tamtym miejscu. Tak. Kto to jest? To jest mój anioł przeznaczenia. I moje wyższe duchowe ja. To jest jedna osoba, czy to jakby dwa Nie. określenia? Dwie istoty. To zapytaj teraz swojego jakiegoś przewodnika, który jest, można odpowiedzieć, dlaczego akurat ty jako na wyższych poziomach świadomości znalazłeś się na tym poziomie, w którym w tej chwili jesteś. Czy oni są tylko obserwatorami, czy ewentualnie również te jakby uczestniczą w tym, no, w tym eksperymencie? Oni zawsze są, bez względu na to, gdziekolwiek jestem. A tutaj ta źrenica, to oko, stawia mnie w takim punkcie,
też gdzie ja jestem tego częścią, ale też mogę obserwować z poziomu mojego wyższego ja, to te informacje, które są ważne i będą mi przekazywane, jest to jakby taka funkcja też takiego wyświetlania, taki ekran, który odzwierciedla. Okej, to ja się może zwrócę bezpośrednio do Twojego wyższego, wysokiego ja z pytaniem takim, czy to Twoja wyższa świadomość ma również w polu własnego widzenia i świadomości sprawy czysto polityczne, dotyczące spraw ziemskich, ogólnych i ewentualnie bardziej szczegółowych. Czy to jest to jakby inna dziedzina i te twoja wyższa świadomość nie ma większego zainteresowania tą tematyką i nie ma wglądu w te sprawy? Moja wyższa świadomość ma wgląd w te sprawy, ale Ela jako tutaj istota na Ziemi, wcielenie, nie interesuje się zupełnie polityką. Okej, czyli nie będę, Ela Ziemska nie będzie uczestniczyła, a ja zapytam o sprawy polityczne i ta wyższa świadomość ewentualnie coś powie, jeśli zechce na ten temat. Chodzi mi konkretnie, wczoraj odbyły się wybory do władz parlamentarnych Parlamentu Europejskiego. Wyniki są takie, jakie są. Czy oni mają to jakby rozeznanie, co się zmieniło na tym polu politycznym w stosunku do poprzedniego odchodzącego składu tych władz osobowych, personalnych do tej pory, a od wczoraj nowy skład? Czy są jakieś znaczące różnice co do kierunku dalszego funkcjonowania tej organizacji, tej wspólnej Europy? Jeżeli chodzi o jakościową zmianę, to ona się będzie rozwijać w czasie, dlatego że nowe osoby, które zajmują dane stanowiska, będą miały okazję wykazać się, rozwinąć swoje umiejętności i talenty, i to będzie się rozwijać w czasie. Będzie podlegać ocenie. Natomiast na ten moment nie ma tej oceny. Czyli tamtej ekipy, która skończyła, a nowa jeszcze się nie wykazała, nie ma tu jakiejś znaczącego możliwości porównania na ten moment. Dlatego, że to tworzą ludzie i to też ich działania w czasie się okażą i A to Twoja będzie. wyższa świadomość czy ma wgląd, tak jakby w cele i pragnienia poszczególnych ludzi w tych nowych władzach, które tak jakby będą ich prowadzić w jakimś określonym kierunku? Czy na ten temat już coś można powiedzieć, czy jednak trzeba czekać, co się będzie wydarzyć? Bo ja rozumiem, że to będzie splot warunków i tak dalej, ale jak to już w tej chwili tendencje się czy kształtują, czy w każdym razie z tego, co dochodzą wieści na ten temat, to jest przechylenie bardziej na prawicowe jakieś tam kierunki rozwoju. Jest wiele osób, które pójdą w kierunku, faktycznie zależy im na dobru Europy, nawet świata, ale tutaj no, dalej będzie ścieranie się też sił negatywnych.
Na pewno dalszy nacisk będzie na ochronę klimatu ze względu na zmiany klimatyczne. Tutaj widzę bardzo, bardzo głębokie forsowanie, jeżeli chodzi o tą zwaną ścieżkę green. Niektórzy mogą się z tym zgadzać albo nie zgadzać, ale tutaj będą pogłębiane pewne zachowania. No tak było do tej pory, ale właśnie te siły, które w tej chwili to jakby się wzmocniły, są to jakby w tym kierunku bardziej ostrożne, żeby forsować te poprzednie trendy. No ale widzę, że raczej nie dostaniemy żadnych konkretnych odpowiedzi, ale możemy spróbować takiego manewru. Popatrz w przyszłość na tą sytuację polityczną związaną z Europą za rok. Czy wyczuwasz, widzisz jakąś znaczącą różnicę między tym, co jest w czasie teraźniejszym, tu i teraz, z tym, co będzie za rok? Słuchaj. Widzę, że projekty, które są w trakcie, one będą realizowane dalej, może delikatnie tylko jakby modyfikowane, ale generalnie polityka nie zmieni się jakoś szczególnie tutaj. Bez względu na nazwy, opcje polityczne. To jest taki jeden mocny bardzo nurt, który ma przeforsować pewne zmiany i mimo jakichś tam delikatnych modyfikacji, to będzie dalej realizowane. A jak będzie wyglądała sprawa konfliktu ukraińsko-rosyjskiego po tym roku? Mam wrażenie takiej zasłony na ten obszar. Nie widzę tutaj żadnego rozwiązania na ten moment w ciągu roku. Czyli nic nowego. Przyszłość jest nie do odczytania. Tak, zbyt wiele tutaj czynników bierze udział, żeby tak jednoznacznie stwierdzić, co będzie. A czy możesz zobaczyć, już pomijając politykę, która strona w jaki sposób tego, tylko jak będzie wyglądać sprawa wyglądu świata fizycznego pod tym względem, mam na myśli, czy dostrzegasz po tym roku jakieś efekty, zmiany znaczące, tragiczne, jeśli chodzi o na przykład infrastrukturę Europy, Ukrainy, Rosji, Polski. Mam na myśli, czy to jest po jakichś tam wydarzeniach niszczących, wszystko jedno z jakiego powodu, czy to z przyczyn naturalnych, czy powiedzmy działań wojennych, czy po tym roku zauważasz na Ziemi, popatrz po prostu, jak będzie fizyczny świat wtedy wyglądał. Infrastruktura, budynki, fabryki, zaopatrzenie w energię. Pod tym kątem. Nie będą takie znaczące zmiany. Nie widzę żadnych dużych zmian. O. No dobrze. Musimy zawiesić ten temat, jako że się chyba nie możemy nic dowiedzieć. Nie wiem, z jakiej to jest przyczyny, czy to jest jakby
kto nie chce uchylić rąbka tajemniczy, bo są poziomy świadomości, które bardzo blisko są, powiedzmy, wizji skutków obecnych działań, powiedzmy za rok, ale nie mówią na ten temat z jakiegoś powodu, albo nie mogą, albo nie widzą, albo ktoś im zabrania, albo tego. Jak to tak Ale naprawdę? muszę tutaj dodać, że z wyższych wymiarów dochodzą na Ziemię fioletowe promienie, które mają moc transformacji. One działają na poziomie indywidualnym, są bardzo silne, transformujące i one mają moc przekształcania zamierzonego zła. Neutralizowanie tych negatywnych skutków i zła. To widzę wyraźnie. Ten jakby dodatkowy taki dar, silne światło w kolorze fioletu. No dobrze, chociaż tyle. No to dobrze. Ponieważ ja nie jestem przygotowany na tego typu dyskusje z tymi ograniczeniami i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o warunki, o inne sprawy, ale może zwrócimy. Pamiętasz poprzednią sesję tam. Rozmawiałem z Caseym, tym uzdrowicielem, jasnowidzem amerykańskim, który nie żyje, jest po tamtej stronie. I ja go pytałem o to moje serce nieszczęsne. Pamiętasz to? Czy możesz go poprosić? Edgar Casey, Tak, Edgar tak. Case. Czuję taką obecność takiego teraz światła w kolorze zielonym, takiego emeraldu. No to witam Cię, Edgarze. Ja tam prosiłem o wgląd, jeśli chodzi o to o moje serce, tam jakieś przewężenie jest poważne w moim sercu, które utrudnia przepływ tego krwioobiegu sercowego. Tam zaleciłeś używanie kokosowego takiego oleju. Ja to używam. Czy po tych paru dniach, kiedy to używam, są jakieś tendencje poprawy odnośnie tego przewężenia, rozpuszczenia tego złogu, które tam jest? Tak, jest to powolna poprawa. Taki terapeutyczny efekt będzie po 2-3 miesiącach, dlatego że naturalne środki działają bardzo skutecznie, ale stopniowo. Nie forsują niczego, więc wolniej, ale skuteczniej. I taka jeszcze rada. Tak. A propos rozpuszczania tych złogów, oprócz oleju, żeby dodać w dawkach podzielonych 3 łyżeczki octu naturalnego. 3 łyżeczki takie od herbaty małe. Tak. Czyli jedną dużą łyżeczkę. Tak, w dawkach podzielonych do sałatek czy z napojem. Z miodem, z cytryną. Tak, od czasu do czasu mnie tam córka karmi tym octem jabłkowym czy innym owocowym. Tak, i tutaj kwestia regularności, żeby to było 3 razy dziennie. Aha. Dobra, to dzięki. Jeszcze jakąś radę dla mnie odnośnie tego mojego zdrowia, czy to już wystarczy na dziś? Myślę, że to, co Wolku wiesz, regularność, jeżeli chodzi o czas odpoczynku, spacery, nieforsowne. Okej, to ja tu się staram. Tak, to właśnie tutaj widzę, że się starasz. Dobra, to Edgarze, jeszcze ciebie zahaczę tymi pytaniami niewygodnymi. Jak byłeś na Ziemi, byłeś jasnowidzem, również widziałeś przyszłość.
Jak oceniasz z obecnego Twojego punktu widzenia trafność Twoich ówczesnych wizji, jeśli chodzi o przyszłość? Minęło kupę lat już od Twojej odejścia na drugą stronę. Jak widzisz, w jakim procencie, w jakim stopniu te Twoje ówczesne wizje na temat przyszłości świata były trafne, a w jakim procencie po prostu się to albo nie sprawdziło, albo jeszcze nie sprawdziło? Widzę trafność na 90%. Czyli w dużej większości już się sprawdziły. I w jakim kierunku to w dalszym ciągu zmierza, jeśli chodzi o te sprawy polityczne na Ziemi? Od tego dnia, teraz co rozmawiamy, powiedzmy za rok, jak to będzie wyglądać, to będzie świeża wizja Twoja z innego poziomu świadomości i z innego miejsca. Faktycznie dużo się dzieje, ale główna walka jest na poziomie umysłów ludzi decyzyjnych, ludzi u władzy. Nie zawsze są to politycy widoczni przez społeczności, ale tak naprawdę ludzie, którzy de facto sprawują władzę i pociągają za kulis, za sznurki, jest walka o ich umysły. Okej, okay, no to jest praca i tendencja, ale pytam konkretnie, po roku od dzisiaj, jak to będzie wyglądało? Tutaj siły wyższe nie mają wpływu na wolną wolę tych jednostek. Mimo to będą jakieś tutaj kroki do przodu, w sensie pozytywnym, mimo wszystko poczynione. Wszystko to są takie ogólniki, no ale trudno. Konkretno. I propozycja pokoju, więc też tutaj jest duże oczekiwanie na zakończenie pewnych konfliktów. No, wszyscy oczekują, może nie wszyscy, ale większość normalnych ludzi oczekuje i pragnie tego pokoju i tego uspokojenia tej sytuacji. No ale dajmy sobie temu spokój. Dziękuję za te informacje. Na dzień Dziękuję. dzisiejszy. Kiedyś tam pewno będę próbował się dowiedzieć więcej, no ale na dzisiaj sobie damy spokój. Dziękuję. Dziękuję. W każdym razie gałązka oliwna, symbol pokoju, jest przygotowana. A, to ważne. Ale to dopytam, czy to chodzi o ten pokój konkretnie, jeśli chodzi o Europę, czy również o, mówiąc wprost, Izrael. Również o Izrael. Aha, dobra, to jest jedno, co jest bardzo optymistyczne. No może nie jedno, ale to jest ważne. Dobra, dzięki. Okej. Dziękuję. To ja teraz chcę poprosić naszego poetę narodowego, romantyka Adama Mickiewicza. On się oprócz spraw duchowych bardzo pod koniec swojego życia, no bo każdy człowiek pod koniec drugiej połowie świętego większą uwagę zwraca na te sprawy ducha, ale on całe życie, będąc patriotą polsko-litewskim, również zajmował się polityką. I ja go chcę zaprosić tutaj, żeby on ze swojego obecnego poziomu wiedzy, możliwości opowiedział, jak widzi naszą obecną sytuację polityczną, a potem sytuację duchową, najpierw o polityczną. Adam, jesteś? Tak, z daleka przybywam. No z daleka, minęło blisko 2 wieki od tego czasu, jak się pożegnałeś z ziemskim bytowaniem.
Powiedz nam, gdzie w tej chwili przebywasz? Czy w międzyczasie miałeś jakieś tam wcielenia, może w całości jako duszy, czy może jakaś cząstka, o której wiesz, cząstka twojej duszy była już wcielona kolejny raz? Tak, miałem kolejne wcielenia. Tak. A jako Adam przebywam w świetlistej sferze, gdzie wciąż się rozwijam, poznaję. Jest to sfera bardzo świetlista, pełna światła, bardzo intensywnego, żółtego, pomarańczowego, pełna kwiatów, które nigdy nie więdną. No to jest wszystko piękne, ale czy z tamtego miejsca, z tamtej pozycji, z tamtej poziomu świadomości interesują Cię sprawy polityczne Polski i tutaj tego rejonu polsko-litewsko-rosyjskiego? Czy to już dla Ciebie jest nieistotne? Z tego punktu widzenia te sprawy wydają się mniej istotne, dlatego że mogę poznawać też inne planety i ich problemy i mieć do tego odpowiedni dystans, więc tak bardzo też nie żyję czy nie wnikam. Jakiś lokalny konflikt na planecie Ziemia. Ale czy możesz powiedzieć coś, bo wtedy, jak ty działałeś politycznie, no to Polski jako państwa organizacji nie było, bo była pod zaborami, no a ty byłeś całym sercem w tym kierunku, żeby Polska odzyskała tą swoją niepodległość, niezawisłość. I teraz ona ma niby tą wolność i niezawisłość, ale powiedzmy, to jakby z deszczu pod rynnę, teraz jesteśmy pod wpływem innych sił politycznych, powiedzmy. Czy to w ogóle Cię interesuje, te stosunki polsko-rosyjskie na dzień dzisiejszy? Cieszy mnie to, że Polacy odczuwają silnie swoją tożsamość i oczywiście polityczne struktury czy granice to jest twór sztuczny. Najważniejsi są ludzie, którzy tworzą daną społeczność. I cieszy mnie, że Polacy przez te 2 wieki dojrzali w swojej tożsamości narodowej. I mimo wszystko się trzymają, mimo tak wielu zagrożeń, ataków, okradania i niszczenia. Okej, to teraz się zapytam o taką rzecz. Obecnie my nie wiemy, my jako ci, którzy znają Twoją działalność i polityczną i Twoją śmierć, my nie wiemy, dlaczego tak nagle opuściłeś swoje ciało fizyczne. Pytanie jest, czy ktoś Ci dopomógł tego, mówię to w cudzysłowie, dopomógł, czyli spowodował to, czy to była naturalna zaraza jakaś, jakie były przyczyny fizyczne Twojej śmierci, kiedy odchodziłeś wtedy gdzieś tam na tym Bliskim Wschodzie, na drugą stronę. Przyczyną było serce, dlatego że bardzo przeżywałem stan tego, co się dzieje i moich rodaków, naszej ojczyzny i to mnie fizycznie wyczerpało i bardzo osłabiło moje serce. Ty byłeś tam w tych okolicach czasowych twórcą, czy starałeś się tworzyć jakieś legiony, jakieś coś.
ukierunkowane niby na przyszłość jako walka z Rosją o niepodległość. To było w tym czasie również, tak? Tak. Tak, I to zwyrężyło mnie, moje siły fizyczne. czyli można powiedzieć, że choroba jakaś taka, no, doprowadziła, że nie było żadnej ingerencji ze strony sił fizycznych, takich politycznych, które jakby pomogły ci do tego w sposób sztuczny w tym momencie odejść z tego świata. No, na pewno był to nacisk, presja i stres sił, które próbowały mnie zastraszyć i wymusić coś na mnie, ale to moje ciało po prostu kapitulowało. Czyli żadnej trucizny, żadnej jakiegoś tam tego przyspieszenia sztucznego to nie było, tak? Nie, to była presja psychiczna. Dobra. To teraz czy masz jakieś uwagi na temat dalszej działalności władz polskich w kierunku, czy masz jakąś radę, w jakim kierunku polityczne siły w Polsce, takie, które są przy władzy lub blisko władzy, powinny skupiać się na jakichś rzeczach. Masz jakieś uwagi na ten temat? Politycy polscy przede wszystkim powinni być bardziej odważni, mają to wsparcie i jeżeli się nie będą bać i będą w stanie zaufać swoim kolegom czy koleżankom, odłożyć strach na bok, to ta odwaga będzie bardzo znacząca, jeżeli chodzi o rządy polskie, bo również politycy są zastraszani, ale przede wszystkim odwaga. Odwaga jest kluczowa Ok. dla. To na ten temat dziękuję, ale jeszcze zapytam Cię o sprawy duchowe. Ty nie wiem, czy do końca życia, ale przez jakiś okres czasu, jak przebywałeś w Paryżu, byłeś związany z Towiańskim i z jego mesjanizmem. Jak to naprawdę wyglądało z Twojej strony i do czego Ciebie jako istotę doprowadził? Była ta znajomość i ta współpraca z Towiańskim. To były wyższe ideały, które między sobą wymienialiśmy, które podciągały nas jakby wyżej na te wyższe przestrzenie rozumienia i wzroku duchowego, co też pozwalało nam wierzyć i ufać, że końcowy rezultat będzie zwycięski i pozytywny. Czy w tej chwili macie kontakt między sobą? Myślę o Towiańskim. Tak. I w dalszym ciągu was to w jakiś sposób łączy i ukierunkowuje wasze myślenia? Tak. Aha. A jak oceniasz? Nie chodzi o ocenę taką jakąś złośliwą, tylko jak oceniasz swoje stosunki z innymi poetami romantycznymi, na przykład ze Słowackim, za życia? Rywalizowaliście pod tym względem, kto jest większym wieszczem? Były momenty, gdzie ten egoizm się wkradał, ale też często był ukryty podziw jednego do drugiego, nie zawsze wyrażany wprost. No tak. Taki obraz waszych stosunków jeszcze jest, pokutuje to jakby u nas, którzy się interesują tą epoką i tak dalej. No dobra, Adam.
Dziękuję za to, żeś pogadał. Powiedz mi, czy jeśli byś się skupił, chciał w tej chwili z tamtego poziomu wrócić do tego okresu, kiedy miałeś największą wenę, jeśli chodzi o tą poezję, taką zaangażowaną, wrócić i w tej chwili nam, obecnie żyjącym, podrzucić jakiś utwór w miarę zrozumiały, bez żadnych jakichś tam bardzo zawiłych podtekstów filozoficznych na temat obecnej sytuacji w Polsce. Czy to by było możliwe? Masz na myśli tworzenie wiersza na już? No nie w tej chwili, ale mógłby się przygotować i ewentualnie podyktować przez Elę. Ona by to po prostu słuchając siebie zanotowała i do publikacji, żeby to było takiej z podkreśleniem, że to jest twoje obecne widzenie spraw politycznych Polski. Zobaczymy, zobaczymy na ile tutaj przez umysł Eli będzie możliwe przesiąknięcie tych strof. No to jest prawda, że umysł Eli musi to po prostu przepuścić przez siebie, żeby to było w tym samym kształcie i w tym samym duchu. Ale jak oceniasz Elę pod tym względem? Zobaczymy, zobaczymy. Czasami mamy taką możliwość inspiracji i przelania czegoś w odpowiednim czasie. Może się uda, ale nie mogę obiecać na ten moment. A przychodzi ci jakaś myśl, jaka to by była forma, powiem, jakiś sonet, czy może by większy jakiś poemat, jakiś coś, czy to w tej chwili nie potrafisz powiedzieć? Ja osobiście oczywiście 13-zgłoskowiec, taki jak panu Tadeuszu. Byłoby fajne. Bardzo tak. Lubię i zachęcam też do odświeżenia sobie tych ksiąg. No przez te To 2 wieki pewne zmiany w języku nastąpiły, ale niewielkie, ponieważ tekstowo pan Tadeusz jest bardzo zrozumiały dla nas obecnie. No jeśli to będzie w tym samym duchu, nie w duchu, tylko powiedzmy, jeśli chodzi o język i o sposób przekazywania podobny, to nie będzie żadnych trudności, wręcz przeciwnie, będzie fajnie. tak, i z mojej strony zachęcam do przypomnienia sobie tej historii. Ona również dla mnie była inspiracją i była inspirowana wyższą świadomością i wyższym wymiarem. No to I po wiele rzeczy znajdziecie tam aktualnych odnośnie natury ludzkiej i ducha patriotyzmu. Okej, powiedzmy, że to tam powiedzmy, pan Tadeusz miał ile tam tych 12 czy 13 ksiąg, to będzie to jakby epilog pana Tadeusza. Dobra, dziękuję. Dziękuję. Kiedyś się tam przypomnimy pod tym kierunku. Ela się musi przygotować do tego, bo to ja sobie osobiście nie wyobrażam, jak to będzie wyglądało już praktycznie. Nie, ten finał będzie już, jak to będę miał na tekście, jak to już będzie napisane. Dobra, dzięki. Okej. Okay. To teraz mam przygotowane pytanie i prośbę dość śliską, ale to będzie zależało od stanu świadomości tej istoty, którą tu zaraz zaproszę. Konkretnie zapraszam tutaj
zakonnicę, siostrę Łucję, słynną z tego, z tych jej przepowiedni, które zaczęły się gdzieś tam jeszcze przed pierwszą wojną, czy w czasie pierwszej wojny światowej. Ale tam później jeszcze wtedy, kiedy ona już była w zakonie i tak dalej, to trwało, miała łączność z tą istotą Maryją, jak to wtedy było mówione i do tej pory jest mówione. I były te przepowiednie fatimskie i dalszy ciąg. Ja zapraszam tutaj siostrę Łucję, oczywiście ona jest po drugiej stronie. I chciałem uściślić pewne fakty. No i czekam, aż się zjawi. Tak, jestem. Jesteś. Ela, powiedz nam, w jakiej formie ją widzisz w tej chwili? Czy ona jest w habicie, jeszcze tak nosi ten mundurek zakonny, czy już Tak, wyrosła ona z tego? się pojawiła w habicie, w bardzo ścisłej relacji z Marią. Maria, której istota bardzo świetlista jest, wzniesionej mistrzyni, której promieniowanie jest bardzo silne i wszystko pulsuje kolorami takiego złota, bieli, Uściśle. takich Widzisz pięknych Łucję, kolorów. Tak. w tym habicie i tak dalej, czy równocześnie widzisz Marię? Tak. I widzę je dwie w silnym połączeniu. Okej. To teraz, jeśli to są prawdziwe istoty, prawdziwe w sensie, że autentyczne, to teraz popatrz w oczy Łucji. Bardzo głęboko, aż do serca, i powiedz mi, co odczuwasz, patrząc w jej oczy. Przede wszystkim zaufanie do Marii i do tego, co jej przekazała. Okej, a teraz popatrz w oczy Marii. Maria też ci nie będzie przeszkadzać. I co odczuwasz, patrząc w oczy Matki Jezusa? Widzę troskę. I pragnienie zwrócenia serc ludzi na dobrą drogę i zaniechania przemocy i wojen. No to jest normalne, oczywiście. Maria poprzez Łucję i tych dzieciaków, tamta trójka była, dawała te przekazy, i chodzi o to, z mojego punktu widzenia, tą trzecią część tajemnicy fatimskiej, spisanej wtedy na świeżo w czasie tych półrocznych spotkań w Fatimie, z poleceniem, żeby ta trzecia tajemnica, którą my w tej chwili nazywamy trzecią tajemnicą fatymską, była opublikowana chyba, jeśli dobrze pamiętam, w 60 roku XX wieku, z poleceniem, że wtedy to należy opublikować, ale przez władzę Kościoła katolickiego, konkretnie przez papiestwo, nie zostało to polecenie Twoje, Mario, to jakby dopełnione. Dlaczego Kościół zataił? Trochę są jakieś takie przecieki, ale nieautoryzowane, jeśli chodzi o tą trzecią tajemnicę fatimską. Jak to konkretnie, czego to dotyczyło, dlaczego Kościół to nie opublikował i kryje to praktycznie do dnia dzisiejszego? Tutaj przeszkodą jest egoizm ludzki, dlatego że niektóre umysły ludzkie chcą sprawdzić Egoistyczny Pana strach Boga. przed faktyczną przepowiednią.
Jeszcze raz? Czy to tylko wynika z egoizmu tych, którzy to nie publikują, czy również ze strachu przed tym, co się może stać, jeśli to zostanie opublikowane? Strach również, ale silniejszy jest tu egoizm, że mimo zaleceń, że powinni to ujawnić, nie robią tego na zasadzie, co Pan Bóg zrobi, jeżeli my się przeciwstawimy. Więc jest tu bardzo też silny opór egoizmu ludzkiego. Natomiast oczywiście były debaty, czy ujawnić tą przepowiednię, czy nie, i pojawiły się przecieki. Ale ta przepowiednia nie ma na celu straszenia, a raczej ukazania, gdzie zła wola ludzkości i ludzi u władzy, gdzie może doprowadzić i co spowodować, ale też przedstawia ratunek i antidotum, kiedy ludzkość okaże pokorę wobec sił wyższych i źródła stworzenia, Ojca Uniwersalnego, zwanego Bogiem. Tak, ale Jest to tajemnica, która mi się jawi na takiej zielonym kamieniu zapisanym złotymi literami. Jest to żywe i dalej aktualne. czy Maria lub Lucja mogą troszeczkę uchylić szerzej tego rąbka tajemnicy tej trzeciej tego, bo to się tak, jak mówię, no jakieś przecieki i tak dalej, ale ten przeciek może teraz, w tej chwili, na tym etapie, żeby był trochę szerszy. Co wy na to, moje panie piękne? Jest to ostrzeżenie wciąż aktualne, że pycha, ludzka chciwość, egoizm i pora żądza posiadanej władzy jest w stanie spowodować bardzo wiele zniszczeń i strat na ziemi. No ale przecież jest opublikowane wielkie, powiedzmy, trzęsienie ziemi w Kościele katolickim, łącznie ze śmiercią papieża i tak dalej, i tak dalej. Jak to w tej chwili wygląda? Wszystko, co się dzieje, patrząc na to z wyższego punktu widzenia, ma pewien plan i pewne rzeczy czy wydarzenia, a chodzi o dokładny ich czas przejawienia się, jest objęty tajemnicą. No ale Lucja I to wszystko spisała, czyli to nie było tajemnicą dla Lucji. pewne rzeczy miały być przekazane właśnie tym osobom, które sprawują władzę, również żeby one same zastanowiły się nad swoim życiem, postępowaniem i gdzie kierują społeczeństwa. Dlatego, że mając władzę, mają bardzo duży wpływ na świadomość i kierunek, w jaką wielu ludzi idzie społeczeństwo. To z tej dziedziny zapytam jeszcze może ostatnie pytanie, na które oczywiście możecie nie odpowiadać. Zwracam się bardziej do Marii. Powiedz do mnie,
Jak ty widzisz obecną sytuację Kościoła rzymskiego, konkretnie katolików, w obecnym pontyfikacie? Czy według ciebie, jak to wygląda? Czy to idzie we właściwym kierunku, zgodnie z wolą Najwyższego? Czy to jak część hierarchów kościelnych uważa, że papież błądzi obecny? Ja widzę to, co przekazywałam od wieków, czyli symbol gołębia pokoju, aby nieść pokój tam, gdzie jest siedlisko węży i żmij. I one są i jeszcze mają czas, żeby działać i przejawiają się, ale to, co myślą, że jest ukryte, o czym większość nie wie, to z wyższych sfer dla nas to jest wszystko widoczne, ale wyższe hierarchie duchowe mimo wszystko wykazują cierpliwość, że ci ludzie u władzy dojdą do opamiętania. Moje pytanie było konkretniejsze i bardziej tego je powtórzę może. Chodzi o to, czy obecne zmiany w Kościele Rzymskim, pontyfikacie obecnego papieża, idą w dobrym kierunku, czy rację mają tradycjonaliści, ci jeszcze, którzy widzą Kościół jeszcze tak jakby bardziej pożądany jako przedsoborowym drugim watykańskim. Kościół jest bardzo silną instytucją i instytucją, która wykazuje skrajne działania w skrajnych miejscach na świecie, dlatego że jej oddziaływanie obejmuje praktycznie już całą kulę ziemską. A to siedlisko żmij i węży niewątpliwie jest, ale sukcesywnie powoli jest niszczone. Ale nie będzie to ani szybkie, ani lekkie. Czasami jest to bolesny proces też oczyszczania wewnętrznego. To ja jeszcze zapytam, pokrewna sprawa, ale nie blisko pokrewna. Czy Mario, ty masz jakieś odczucia na temat obecności ustawienia tego obelisku na placu tam przed Bazyliką w Rzymie? Jakie działanie ma, że ten obelisk tam w tym miejscu został ustawiony, bardzo wysoki jakiś tego. Czy on ma jakiekolwiek działanie? Czy to jest po prostu, nie wiem, ozdoba, jakiś kaprys kogoś i tak dalej? Jak to według ciebie, Mario, wygląda? Obeliski miały. Ela, uciekłaś mi. Ela, telefon chyba się wykończył. Chyba się wykończył telefon. Jak zwykle w najbardziej ciekawym miejscu.